Zaczniemy Słowem Bożym. Koniecznie otwórzmy sobie nasze Biblię na Ewangelii Mateusza na 22 rozdziale. 22 rozdział od wersetu 34 do 37. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta sadyceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Tak naprawdę dzisiaj skupimy się na tym ostatnim wersecie, który przeczytałem, czyli będziesz miłował Pana Boga. Jak? Właśnie. Jak miłujesz swojego Pana Boga? Przyszło mi dzisiaj do głowy, kiedy zacząłem czytać i pisać dzisiejsze, czym się podzielić. Przyszło mi do głowy taka myśl o tradycji. Jeśli ktoś pamięta Misia, tam też była tradycja. To miała być dziewczynka na imię, ale to nie chodzi o naszą dziewczynkę tradycję, tylko chodzi o to, co my robimy. I według internetu, według Wikipedii, tradycja jest to z łaciny traditio i znaczy nic innego jak przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kultury, takich jak obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, czy też normy społeczne. No właśnie, czy my tu w zborze też mamy jakieś tradycje? Na pewno mamy. Tak, każdy ma jakieś tradycje. Ja mam tradycję, rano wstanę, parzę sobie kawę. To jest taka moja tradycja. Ktoś ma inne tradycje. My w zborze mamy, nie wiem, tradycję właśnie, że jest prowadzący, dzisiaj był Maciuś, teraz jest Słowo Boże, za chwilę będzie uwielbienie, później będzie kazanie, modlitwa. Więc jakaś tam, powiedzmy, jest to tradycja. Ale czy ona może być zmieniona? Jak najbardziej. Czy my z tego tytułu będziemy cierpieć? Nie. Bo my do tego nie przywiązujemy żadnej większej wagi. Czy teraz będzie Słowo Boże w kwestii na przykład właśnie słowa wstępnego, czy po uwielbieniu może być też. Nie ma znaczenia tak naprawdę. Tutaj nikt nikomu głowy nie urwie i myślę, że Panu Bogu też nie będzie przykro z tego powodu. Ale co ze sprawami duchowymi? Kiedy jest nabożeństwo, kiedy przychodzimy tutaj, możemy przychodzić codziennie, możemy przychodzić co drugi dzień, w zależności od tego, jakie, kto ma potrzeby i jakie ma możliwości. Kiedy mamy na przykład wieczerze, kiedy mamy naukę o Słowie Bożym, jak stawać się uczniem Pana Jezusa, albo jak służyć Panu Bogu, jaką służbę Pan Bóg ma dla mnie, dla Ciebie. Czy to też możemy zaliczyć do tradycji, czy do tego, co Pan Bóg nam zostawił? I kiedy my przyszliśmy do Niego, to nam zostawił właśnie to, co powinniśmy robić. Kiedy Pan Jezus powołuje nas, pokazuje nam naszą drogę, którą my dobrowolnie zgodziliśmy się kroczyć. I teraz tak, mamy świat. Świat pełen tradycji. Od północy po południe i od wschodu do zachodu. Tradycja, tradycja, tradycja. Wszędzie tradycja. I w większości tradycja oczywiście też może być zmieniana. Ale co z tradycją taką, wiecie, religijną, która jest na świecie? Czy kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, tak, dzielimy się chlebem, dzielimy się winem. Są to małe, można powiedzieć, okruchy chleba, minimalna ilość wina na pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Nie po to, żeby się najeść, nie po to, żeby się napić, tylko to ma być pamiątka. Mamy duchowo to przeżywać. A słuchajcie, a co w sytuacji, kiedy byśmy to zmienili?
Czyli to jest bardzo ważna dla nas rzecz. Tak, pamiętać o tym, że Pan Jezus oddał za nas życie. Pamiętać o tym, co się stało wcześniej, kiedy była ta ostatnia wieczerza z uczniami. I nagle byśmy sobie to zamienili, że zamiast kawałka chleba, każdy z nas by, nie wiem, otrzymał kawałek pizzy dłużej. Albo zamiast kawałka, kieliszka wina, otrzymalibyśmy po butelce piwa. Czy to by się każdemu podobało? Czy to by było spokojnie, okej? No może komuś by się podobało, no mi nie. Bo to dla mnie absolutnie nie wchodziłoby w rachubę. Taka zmiana. Kiedy teraz, kochani, popatrzymy na to, co się dzieje w świecie. Na to, jak przez setki lat to, co było dla niektórych święte w niektórych religiach, to, za co ludzie dawali się zabijać, to, za co ludzie wydrapywali oczy tak naprawdę, bo było święte. I no, żyjemy w kościele, żyjemy w kraju, gdzie w większości ludzie są katolikami, więc podam ten przykład, bo nie znam ani prawosławia, ani muzułmanów, więc no, może kiedyś zgłębię, jeśli będzie taka potrzeba. Tam była święta co? Spowiedź. Musisz raz w miesiącu iść do spowiedzi. Musisz. Katastrofa, nie pójdziesz. Grzech śmiertelny, czy tam nie wiem, coś jest. Komunia, święta, musisz przyjmować. Musisz przyjmować to prawdziwe mięso i prawdziwą krew. Ty musisz przyjmować to. Ty musisz przyjmować różne sakramenty. Bo jak tego nie przyjmiesz, to niestety do piekła. Nawet czyścić ci nie pomoże. Przyszła pandemia. To się okazało, że nagle wszystkie rzeczy można robić jak? Duchowo. Nie trzeba się spowiadać. Nie trzeba przyjmować komunii świętej. Nie trzeba być raz w, nie wiem, w tygodniu w kościele. Można to duchowo przeżywać. Wiecie, dla mnie, kiedy ja bym był katolikiem, takim, wiecie, prawdziwym, nie takim od Wielkiego Święta, to by mi serce pękło, bo kiedy całe życie bym słuchał o tym, że ja muszę to robić, żeby być zbawiony, ja muszę to robić, żeby Pan Bóg mnie kochał, ja muszę to robić, bo inaczej będę skazany na śmierć i piekło, to ja bym chyba poszedł się powiesić albo bym sobie walnął w łeb, bo to jest nie do opisania sytuacja, kiedy zmienia się tak diametralnie to, co ludzie byli, to czego byli uczeni. Oni zbliża się chyba największa tradycja na całym świecie. Tradycja w postaci świąt i Wielkanocy, jak tam zwał, Wigilii. I tak patrząc, powiem szczerze, że pomimo tego, że wszystko praktycznie jest pozamykane i ludzie troszkę wycofali się z tego tytułu, ale nadal już pamiętam, jak chodziłem do sklepu, już miesiąc temu były sklepy już ozdobione, były już na półkach mikołajki, choineczki i pierdółeczki jakieś inne, które po prostu ludzie tonami kupują, a później tonami to wysypują. Ale teraz, kiedy też czytałem o tym wszystkim, no każdy, wiemy to, Wigilia. No Wigilia jest jakaś tam kolacja, jest jakiś czas z rodziną. Więc ja zajrzałem do internetu, co to w ogóle jest Wigilia? I Wigilia tak naprawdę to też jest z łaciny. I Wigilia inaczej, no tak bardzo podobnie brzmi, co to znaczy czuwanie lub straż. I jest to rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia poprzedzającego. Jeśli tutaj czytamy dalej, to w Kościele katolickim Wigilia jest częścią każdej uroczystości, w tym niedzieli. Czyli według tej definicji każda sobota jest Wigilią. Nie pamiętam, kiedyś byłem katolikiem, ale nie pamiętam, są jakieś inne święta, jakieś tam, nie wiem, co tam jest, więc tak naprawdę każde takie wydarzenie w takim kościele, dzień wcześniej powinna być Wigilia. Więc dzień wcześniej powinna być uroczysta kolacja. Przed każdym takim ważnym dla no, takich ludzi dniem. Jeżeli niedziela jest dzień święty dla nich, no to jeżeli to jest tak naprawdę dzień święty, to powinna być w sobotę Wigilia. Tradycyjnie kolacja z 12 potraw, czy tam z iluś. Nie wiem, jak tam. Ale może zostawmy na razie już tych
ludzi, chociaż no, szkoda ich. Dobrze. Kochani, jeżeli patrzymy na tą Wigilię, na tą definicję, to czy my obchodzimy Wigilię? Mowa nie o Wigilii tej przedświątecznej, ale tak naprawdę o Wigilii każdego dnia. Czy każdego dnia, kiedy wstajesz, kiedy kładziesz się spać, to jest dla ciebie Wigilia? Bo następny dzień będzie dniem świętym. I tak słuchajcie, co dzień tak naprawdę powinniśmy mieć Wigilię, bo dla nas, ludzi wierzących, każdy dzień jest święty. I każdy dzień powinniśmy świętować tak samo jak poprzednie. Nie ma lepszego dnia, gorszego dnia. Nie ma niedziela, dzień święty, a poniedziałek, no poniedziałek to już dzień do roboty, no to dobra, no już nie trzeba. W ogóle nawet nie pomodlimy się, bo po co? Przecież poniedziałek jest. Ale już tak w środę, to tak zaczniemy. W środę zaczniemy się już zaczynać tak przymierzać się do modlitwy, no bo to już środa, piątek szybciutko będzie. A no sobota to już naprawdę trzeba. Muszę to powiedzieć. Znowu dotyczyć będzie, bo teraz to przypomniałem. Z 2 tygodnie temu, kiedy wchodziły te obostrzenia wszystkie, już tam może weszły, już nie pamiętam, bo się gubię w tym wszystkim, słuchałem radia. I jak niektórzy z was wiedzą, ja czasami słucham Radia Maryja, bo tam iść na jakichś takich katolickich, u nas jeszcze jest jakieś beskidzkie radio, nie wiem, już nie pamiętam. Anioł Beskidu jest, tak. Nie pamiętam, na której to stacji było. I rozmawiał dziennikarz z jakimś księdzem. No i tam kwestia właśnie była tam świąt, Wigilii, że to obostrzenia, że ludzie nie mogą chodzić, że tylko jest po kilka osób. Wiecie, z tego wszystkiego, to trwało może, nie wiem, z 15 minut ta rozmowa. Z tego wszystkiego największym problemem dla tych ludzi, którzy rozmawiali, nie uwierzycie, co było. Oni mieli ogromny problem z tym, że w święta, w Wigilię, w święta nie będą mogli pójść do kościoła. Nie będą mogli zobaczyć szopki i małego Jezusicka, który jest przy mamusi i tam barankach i nie wiem, tam jakichś tam innych osiołkach. To była kwintesencja rozmowy tych dwóch ludzi, księdza i dziennikarza. Że jak to będzie, że ludzie nie będą mogli zobaczyć w tej szopce tego malutkiego Jezuska. Po prostu mi ręce opadły po raz kolejny i ja mówię po prostu, gdzie ja żyję, w jakim ja państwie żyję. Ludzie przychodzą zobaczyć lalkę, która leży. Albo kukłę, nie wiem, co tam się wsadzi do tego. Czasami nawet żywe dzieci dają, jak jest gdzieś ciepło. Ale czy to jest nasz Bóg? Czy to jest nasz cudowny i wspaniały Bóg? Ogromny, wielki, wszechmocny Bóg. On nie leży przy osłach, on nie leży na słomie, przy odchodach zwierzęcych. On jest w niebie. On siedzi po prawicy Boga Ojca naszego. To jeżeli my jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jaką Wigilię obchodzimy? Tą ze stajni, czy tam z obory, czy gdziekolwiek to było? Czy tą Wigilię, gdzie Pan Jezus jest wielkim Bogiem i siedzi po prawicy Ojca swojego na tronie? Kolejny dramat. Wigilia i święta na kilka osób. Kolejny dramat. Co tu porobić? Nie będzie można pogadać, co u ciebie słychać. Nie będzie można za dużo wyciągnąć wody, która rozmiękcza język. Kolejny problem. Wiecie, ludzie... Nasz świat doszedł do tego, że zamknęliśmy się w swoich domach, siedzimy tam i komputer, telefon, nawet sąsiadów nie znamy. No i przychodzi Wigilia, to trzeba przyjechać do rodziny, porozmawiać, co tam u babci, co tam u mamy, co tam u brata. Czy w ogóle jeszcze żyją, czy nie żyją, no przecież ciężko nawet zadzwonić. A teraz tragedia, nie można jeździć. A tak naprawdę jeszcze słyszymy, że chcą zakazać się przemieszczania się w Sylwestra. Kolejna tragedia. Znowu tradycja, zamykana kolejna tradycja. Kochani, ja wiele o tym myślałem. Ja nie obchodzę świąt, bo dla mnie to jest
Po pierwsze, to jest ze świata, po drugie, Pan Jezus nie urodził się 24 grudnia, a poza tym to wszystko jest wielka tradycja, którą sobie ludzie wymyślili. A to, co ludzie wymyślili, to jest dla mnie martwe. Jeżeli ktokolwiek z Was obchodzi taką Wigilię z rodziną, ja nie czepiam się. To każdy może robić, co chce. Słyszę czasami, że ludzie obchodzą Wigilię z katolikami, żeby im głosić słowo, żeby im głosić Ewangelię. A co w inne dni? W inne dni tych ludzi nie znasz, w innych dni nie spotykasz się z tymi ludźmi. W inne dni, jak się z nimi spotykasz, to rozmawiasz o czym? O zakupach, o samochodzie, o budowie domu, czy nie wiem o czym, o dzieciach, o pracy. Skoro spotykamy się, kochani, na Wigilii, takiej z prawdziwego zdarzenia, takiej no, religijnej, nazwijmy to, no to rzeczywiście, jedyne co, to mówmy rzeczywiście Słowo Boże, ale czy tylko wtedy? No bo wszyscy są tak uduchowieni, można powiedzieć, tak? I katolicy, i prawosławni, i my, protestanci, i wszyscy inni, którzy w tym uczestniczą. Będzie naszym obowiązkiem, naszą, nawet to nie jest obowiązek, to jest wielka przyjemność. Czcić Boga każdego dnia. Mieć Wigilię każdego dnia. Bo to, co przeczytałem, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Jak możesz czcić, po pierwsze, malutkie dziecko, co roku to samo, raz w roku, a kolejne dni? Dobrze, no raz na 7 dni, niech będzie ta niedziela chociaż, no dobra. A 6 dni co? Co, zima? Co, przepraszam, co, pozamykali wszystkie drzwi? Tylko co, nie wpuszczają do kościoła? I czy tylko w kościele, w sensie kwestia budynku, tak? Bo ja nie mówię o społeczności ludzkiej. Kochani, ja pragnę mieć Wigilię każdego dnia z moim Bogiem. Jestem ułomnym człowiekiem, jestem słabym człowiekiem, jestem niedoskonałym człowiekiem, ale właśnie Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Bo kiedy ja upadam, kiedy jest mi źle, kiedy Bóg widzi, że sobie nie radzę, to przychodzę pod Niego święty tron. Słuchajcie, a On po prostu to jest sekunda ułamek. Kiedy dzisiaj miałem wiele pracy z Pawłem, naprawialiśmy samochody, miałem wymienić klocki w swoim samochodzie. I jak naprawdę, to rzadko mi się zdarza nie modlić się przed tym, że Pan Bóg mi pomaga, to tym razem się nie pomodliłem i naprawdę, słuchajcie, chyba z 3 godziny tam męczyłem ten samochód i nie szło w ogóle ani w lewo, ani w prawo. I nagle kiedyś taka bajka była, pomysłowy Dobromir, taka kulka latała. I nagle taka kulka mi zaczęła latać przy głowie i tak, aha, no tak, przecież Panie Boże, przepraszam Cię, nie pomodliłem się do Ciebie, Boże, pomóż mi, widzisz, ja nie daję sobie rady z tym, nie? Słuchajcie, 2 sekundy później nagle, nie wiem co się stało, nagle przyszedł pomysł, że można to tak zrobić. I zacząłem to robić, słuchajcie, i się udało. To nie jest przypadek. To jest po raz kolejny świadectwo na to, że Bóg przy tobą jest, Bóg czuwa i nawet w takich rzeczach malutkich Ci pomaga. Moi kochani, więc czcijmy naszego Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim życiem, każdym dniem, każdą nocą, każdą chwilą spędzoną z dziećmi, z żoną, w pracy, tutaj w zborze, tam przed ekranami. Niech nie będzie to tylko jeden dzień w roku, a każdy dzień. Chwalmy Pana. Amen. Fundamentem nie musimy się bać.
Zbawiłeś nas.